Szyderczy skrót pierwszej części, czwartej części sagi o małżeństwie nastolatki ze stuletnim wampirem i niechcianej ciąży. Say the word, Alice. Baby. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, znowu będzie pięknie. Kiedyś. A teraz zatańczymy z wujkiem na weselu. No, God, please, no! Gdzieś obok chatki z piernika i paździerza. Jacob dramatycznie pozbywa się odzieży wierzchniej i jako wilczur biegnie do lasu obszczać parę drzew. A wszystko przez zaproszenie na ślub Belli i Edwarda, które dostaje też reszta obsady. I tak jak zapowiadali, Charlie wpada w furię! Opanuj się, psycholog! Mirabella tymczasem uczy się, jak być kobietą zamiast robochłopem, podczas gdy Kaleny znoszą na wesele las, żeby czuć się bardziej jak w domu. A wieczorem Edward tak dla pewności wspomina, że jest mordercą, ale spływa to po niej jak po muszli klozetowej i puszcza go ze swoimi małpofrendami na wieczór kawalerski. Pewnie tradycyjnie pozbawią życia jakiejś bezbronnej striptizerki i wysają z niej krew. Kto tego nie robił? Gdy Belka zasypia, śni jej się VHS ze ślubu, który z początku powoduje standardowe tęczowe mdłości. Ale nagle pojawiają się Volturi, a goście stają się tortem weselnym. Co to może znaczyć? Niesamowita sprawa. Dziwne, nie? Po nałożeniu twarzy na Belle zaczyna się prawdziwy ślub, a gdy mają już za sobą przysięgi, aż rozwód ich nie rozłączy, przysysają się jak dwa odkurzacze na tak długo, że wszyscy wychodzą puścić pawia i wracają dopiero na serię żenujących toastów. Now that you're my sister, you'll have to get over your version of fashion. Yeah, I don't know how to use a gun. Go to sleep. Mam w dupie filmy z wesel, na których jestem panem młodym, a to ma mnie zaangażować emocjonalnie? Gdy drugoplanowe przydupasy zaliczają taneczne wygibasy, stuletni pan młody ofiaruje Belli prezent niespodziankę w postaci sierściucha, który przylazł po raz ostatni się zwąchać. Ale gdy słyszy, że Bella nie ma zamiaru przemieniać się w wampira przez cały miesiąc miodowy, wpada w furię! You can't be serious, Bella. Tell me you're not that stupid. Dlaczego? Bo jest przekonany, że jeśli pozostanie w ludzkiej formie, to Edward zamuci ją na śmierć. Skąd ja to znam? Prosto z wesela jadą na miesiąc miodowy do Świebodzina, gdzie Belka po depilacji wydepilowanych nóg od razu przychodzi do akcji. Ale Edzio błyskawicznie strzela w gumiaka i zostawia ślady przemocy domowej, więc dla bezpieczeństwa zakłada jej blokadę rodzicielską na siusiaka. A zamiast tego skaczą na barana i grają w warcaby, ale po jednym ze snów Belli robi się przykro, że nie chce jej przybolcować, więc rzuca się na niego i ujeżdża jak dziką szkapę. No i dzięki takim scenom wiem, że oglądam fantastykę. Tymczasem Jacob, pełen cynizmu, fantazjuje, jak przekażą news o zabolcowaniu Belli na śmierć. Dorzucając, że wtedy chętnie odgryzie łeb Edwardinowi, ale samiec alfa przypomina, że on tu decyduje, co komu odgryźć. A koleżanka ze stada sugeruje, żeby wpoił się jakiejś innej dziuni, to chociaż zapomni o Belli i będzie szczęśliwy jak tamte łajzowate pary. Jednak Jacob odpowiada, że nie chce oszukiwać własnych genów, że jest szczęśliwy, poświęcając swoją wolność. Mordo, opisałeś właśnie zwykłą miłość. Dozorcy odwiedzają sypialnię nowożeńców i od razu wiedzą, z kim mają do czynienia. Nossa. Hey. A kolejnego dnia Edward nakrywa Izabellę, gdy puszcza pawia, po czym okazuje się, że spóźnia jej się okres. Ale co gorsza, wydaje jej się, że jest gruba. Spokojnie, jesteś po prostu kobietą. Natychmiast dzwoni Alice, zupełnie jakby czytała scenariusz i pyta się, co się dzieje. A gdy Bella stwierdza, że chyba jest w ciąży, jak na zawołanie coś się w niej porusza. A mówiłem, żebyś nie żarła tego drugiego kebaba? Szpadlo mordy w przerażeniu zbiera manatki i wracają do Kalenów, gdzie po dwóch tygodniach przyłazi też Jacob, a Bella wygląda już jak po 40 latach małżeństwa i trzech zgonach, bo w jej bębnie rośnie potwór, który ewidentnie pozbawi ją życia przy porodzie. Ale wbrew wszystkim dookoła, Idiotella i blond Kretynella upierają się, że nie może go usunąć. Say the word, Alice. Baby. It's just a little baby.
Świetnie! Here we go again, kur... Jakob spróbuje jeszcze przemówić jej do pustego łba, ale upiera się, że chce zdechnąć, więc ze złości odpala motor skopniaka i biegnie do swojej watahy, której samiec alfa dla bezpieczeństwa człowieków rozkazuje zabić Bellę i Azor już ma mu ulec. Ale nagle znajduje w sobie głos. Pięciolatka, który myśli, że jest groźny. Wraca pod dom Kalenów, gdzie jak na kundla przystało, waruje dniami i nocami, ryzykując życiem i zdradzając własnych ludzi, żeby nic nie stało się Belli, która jak zwykle rozpłaszcza tylko dupę na fotelu, tworząc problemy dla wszystkich dookoła swoimi kretyńskimi zachciankami. Nie wstawaj, jeszcze coś zrobisz. Nasza bezużyteczna krowa, która nie umie nawet popuścić pieroga nie płodąc demona, zaczyna czuć się coraz gorzej, więc dają jej wiadro krwi prosto z McDonalda dla krwiopijców i może dalej pierdzieć w kanapę. Ale że ma apetyt kaszalota, wlewa do mordy wszystkie zapasy. Spoko, dla innych nie musi starczyć. Zeżryj wszystko. Może ci jeszcze podstawić cysternę Nutelli pod ryj. Muszą zdobyć więcej krwi, żeby nie zdechła za wcześnie, ale cały czas polują na nich wilkołaki, więc Jacob zagaduje ich, że tak, spoko, zabiję dzieciaka, nie ma problemu, ufają mi. Podczas gdy blade mordy zakradają się za ich plecami do McDrive'a, ledwo uchodząc z życiem. I gdy robią to wszystko tylko dla niej, ta zasrana sierota upuszcza ostatni kubek. No rzecz do jasnej Bachor nagle każe jej tańczyć kankana plecami, więc rozcina jej bebech i po wielkim cierpieniu wyjmują w końcu małego gówniaka. W końcu wiesz, jak ja się czuję oglądając tą sragę. Przynajmniej w jakimś stopniu. Po narodzinach Mirabella jest tak szczęśliwa, że zdycha. Więc Eddie wstrzykuje jej swój jad, żeby zmienić ją w bladą mordę i uratować, ale niestety. Będziecie musieli poczekać do końca filmu, aż ożyje. Bądźcie zaskoczeni. Sierściuchy o wszystkim się dowiadują i lecą zlikwidować ich córkę, a przynajmniej to coś, co mają przypominać. Do której furii zmierza już Jacob, ale w ostatniej chwili zakochuje się w niej. It's like gravity. Your whole center shifts. Nie dało się wymyślić nic bardziej obleśnego? Watacha przybywa ich zgładzić, ale gdy po leśnej bójce dowiadują się, że Jacob wpoił sobie Renezmę. Ta, dali jej takie kretyńskie imię. A poza tym nadal pieseły ustępują, bo zgodnie z ich absolutnym prawem nie mogą skrzywdzić nikogo, kto został wpojony. Tymczasem Michael Jack, to znaczy Bella, nadal nie żyje i na pewno tak zostanie. Wow. Po tym ujęciu nastolatki musiały szczać w kinie. Już za tydzień szyderczy skrót ostatniej części tej wspaniałej sagi, więc nie ważcie się go przegapić i zostawcie suba już teraz. A tymczasem bądźcie twardzi. Do zobaczenia.